Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Skrzecz. Jest wybitną postacią, jest olimpijczykiem, jest medalistą Mistrzostw Świata, medalistą Mistrzostw Europy, a także pięciokrotnym mistrzem Polski. Witam Państwa serdecznie. Nasz człowiek sukcesu. Grzesiu, proszę powiedz, jak się czuje człowiek sukcesu? Ktoś, kto tyle osiągnął w dosyć ciężkiej dziedzinie, jaką jest pięściarstwo. No, pięściarstwo, sport indywidualny, tak jak powiedziałaś, Anio kochana, jest to bardzo męczący sport, tak, bo nie masz, tak jak na boisku, 10 kolegów, którzy ci podadzą piłkę, tylko musisz sam wszystko wypracować rękoma i musisz stawiać czoło przeciwnikowi. No, co człowiek sukcesu? No, wiesz, no, sport dał mi w życiu wszystko, tak? Nie doszedłbym do tego, żeby nie sport. Dzięki temu jestem tutaj z tobą, tak? Myślę, że w innej sytuacji byśmy się może nie spotkali, Aneczko. Także sport później pchnął mnie do jakiegoś takich innych wyczynów, że ktoś zauważył, ktoś zaproponował, zagrałem kilkanaście ról filmowych, drobne role, ale zawsze tak, coś się dzieje. Sport po prostu dał mi kopa do góry. Twój sukces bardzo bym chciała, żeby zaraził młodych Polaków, żeby zbudował w nich wiarę, że w życiu można wszystko osiągnąć, że potrzebna jest ciężka praca, bo myślę, że ty bardzo, bardzo ciężko pracowałeś na swój sukces. Jakie rady dałbyś młodym ludziom, żeby oni mogli pójść twoją drogą, drogą sukcesu? I czym jest sport w ogóle dla ciebie? No tak, 10 lat w kadrze narodowej bez przerwy to jest bardzo duży wyczyn i to trzeba bardzo dużo wysiłku. Cóż młodym ludziom, no w tej chwili młodzi ludzie nic nie robią, siedzą tylko przy komputerach. Ludzie, siedzący tryb życia, zostawić komputery, zostawić telewizory, zostawić te wszystkie tablety, laptopy i wyjść, coś poruszać się, przyjść na salę, jest... Zapraszamy na salę. Ile lat, od którego roku młody człowiek powinien zacząć trenować, żeby móc zostać mistrzem tak jak ty? Jak najwcześniej. Nawet czteropięciolatków. Nie, czteropięciolatków. Już można uczyć jakichś ćwiczeń koordynacyjnych, bo nie uczy ich się typowo pięściarstwa, tak? Tylko uczy ich się ćwiczeń koordynacyjnych, zachowań, takich no, nawyków tych sportowych. Młodych ludzi trzeba zaszczepiać, żeby odeszli, żeby te nasze społeczeństwo, nasza młodzież w tej chwili jest chora. Ja patrzę na sali, przychodzi człowiek młody, nie umie zrobić przewrotu w przód, najprostszego ćwiczenia, a już nie mówiąc o najprostszym ćwiczeniu koordynacji ruchowej. To trzeba go uczyć przez kilka tygodni, żeby on cokolwiek załapał. W szkole wiemy, jaki mamy WF, tylko dlatego mówię, tylko zapraszamy na salę. Jest tyle sal w tej chwili sportowych, prywatnych, nieprywatnych, w klubach. Czyli tak naprawdę apel do rodziców, prawda? Bo żeby czteropięciolatek mógł być aktywny, to dobrze by było, żeby właśnie rodzice również odeszli od tego laptopa i komputera i poszli po prostu na salę ćwiczeń i zaszczepiali to w młodych ludziach, prawda? Rola rodziców jest taka, żeby tego młodego człowieka przyprowadził. Są trenerzy i oni już poprowadzą tego młodego chłopca. Tylko rola rodziców, żeby go przyprowadzić na salę. Jak go mama przyprowadzi i powie mu, syneczku, masz się bawić w sport, to ten młody dzieciak będzie się bawił. A jeżeli mamy nic nie interesuje i dziecko od rana do wieczora w komputerze, na laptopie, kładzie się jeszcze do łóżka, włącza sobie komputer i cały dzień i całą noc, to nigdy nie wyjdziemy z tego marazmu. Grzesiu, jeszcze jedno mi powiedz na zakończenie, bo nadmieniłeś, że miałeś ponad 20 ról w filmach. Powiedz, jak aktorstwo, czym aktorstwo jest dla ciebie, czy to też jest frajda, czy to też jest coś, co chciałbyś w tych młodych ludziach zaszczepić? Jakąś pasję? Aktorstwo, nie, to jest, to ja wiem, trudno to powiedzieć aktorstwo. To jest dla mnie, powiedzmy, zabawa. To się zaczęło od Tomka Lengrena, który mi zaproponował taką drobną rulkę w Tanich pieniądzach.
I tak to pociągnęło się. Później ktoś zadzwonił, a panie Grzegorzu, pan taka osoba charakterystyczna, no nie wiem co to znaczy. Czy zawsze grasz takich, bym powiedziała, osiłków, ludzi mocnych, ludzi z ochrony? Jakie to są role? To była tak, rola policjanta, rola kucharza, rola ochroniarza. Muszę zobaczyć koniecznie, samego, jak wyglądałeś w kuchni, bo tego filmu nie siebie, oglądałam. Samego siebie. No poranek kojota, wystarczy popatrzeć, czy sztos, jedynka. To tutaj gram kucharzy w sztosie jedynce i w poranku kojota gram kucharzy. Także w miodowych latach gram samego siebie. Także jest to piękna zabawa. Dzięki temu poznałem masę ludzi, tak? Aktorów z pierwszych stron gazet, najlepszych, topowych naszych. Ostatni film, który zagrałem właśnie, zagrałem z Bogusiem Lindą w Bezdechu, też znakomity. Znakomity to taka trochę sfilmowana, fabularyzowana sztuka teatru telewizji, ale bardzo dobry spektakl. I właśnie z Bogusiem Lindą. No, także z Olafem Lubaszenko grałem, no, z Jankiem Nowickim, który jest guru w tych naszych filmach. Także naprawdę jest to fantastyczna zabawa. Super, bardzo się cieszę w takim razie. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu Otwarte Rozmowy. Było, myślę, że twój przykład mężczyzny sukcesu, silnego mężczyzny, zainspiruje również naszych telewidzów do tego, żeby pracować, ćwiczyć, dać siebie dużo, robić to z pasją i osiągać takie sukcesy jak nasz dzisiejszy gość. Dziękujemy Państwu. Dziękuję bardzo.